Analog Championship to turniej organizowany przez serwer AN Discord co roku w dniu 29 grudnia. Polega on na rozgrywce multiplayer w grze Minecraft w różnych trybach gry. W tym roku odbędzie się druga edycja tego wydarzenia. Od ostatniego Analog Championship wiele się zmieniło. Doszły nowe tryby, niektóre odeszły, a w niektórych zmieniły się zasady. Ponadto wszystko zostało przepisane z plan bloków do datapacka. Zobaczmy więc, co się zmieniło. Wśród 16 trybów poprzedniego Championshipa tylko 13 zostało zachowanych. 3 z nich, czyli Murder, Hide and Seek oraz The Chamber, zostały wycofane. W zamian na ich miejscu pojawiły się nowe tryby rozgrywki: Assassins, Infection oraz Ho Ho Ho. Assassins to tryb, w którym należy zebrać jak najwięcej zabójstw w czasie 5 minut na rozległej mapie. Co ważne, do tego licznika zabójstw zaliczają się tylko osoby, które są twoim celem. Swój cel rozpoznasz przy pomocy cząsteczek. Podczas rozgrywki znajdziesz leżące na ziemi przedmioty użytkowe oraz złoto, które w ilości 10 sztuk, tak jak w starym Murderze, da ci kuszę z jednym strzałem. Owe przedmioty użytkowe dają ci chwilowe perki, takie jak przyspieszenie, teleportację kilka bloków do przodu, niewidzialność, zmianę celu czy odporność na jedno uderzenie. Za zabójstwo celu gracz otrzyma 5 punktów. Za podniesienie złota również gracz otrzyma 5 punktów. Jeżeli gracz zabije osobę, która nie jest jego celem, straci ją 5 punktów. Tak samo straci 5 punktów, jeżeli gracz wyrzuci złoto z ekwipunku. Jeżeli gracz zabije osobę, której celem był, ani nie straci, ani nie zyska punktów. Zwycięstwo, czyli posiadanie największej ilości zabójstw na końcu rundy, da graczowi 20 punktów. Infection to tryb zbudowany na kodzie dawnego Hide and Seeka. Jedna osoba spośród wszystkich graczy zostaje zainfekowana, podczas gdy reszta należy do ocalałych. Celem gry jest przetrwanie pełnych 10 minut jako ocalały, bądź zabicie wszystkich ocalałych, będąc zainfekowanym. Zabici ocalali odradzają się w miejscu śmierci jako zainfekowani i pomagają tzw. pacjentowi zero. Ocalali otrzymują 5 punktów co 1 minutę. Jeżeli zainfekowany zabije ocalałego, zainfekowany otrzyma 15 punktów. Natomiast vice versa, ocalały otrzyma 10 punktów. Jeżeli zainfekowani wygrają, otrzymają 15 punktów. A jeżeli wygrają ocalali, otrzymają oni 20 punktów. Ho 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 jest trybem szybkim, w którym liczy się szybkość klikania i umiejętność opracowania strategii. Każdy gracz ma swój przepisany kolor. Zadaniem graczy jest zajęcie jak największej ilości terenu przy użyciu motyki. Pierwszy lok można postawić gdziekolwiek, gdzie nie ma obszaru zajętego przez innego gracza. Natomiast każdy kolejny blok musi być połączony przynajmniej z jednej strony z resztą zajętych przez gracza pól. Za każdy blok zajęty przez gracza otrzyma on jeden punkt. To tyle, jeśli chodzi o tryby zastępujące stare pozycje z poprzedniego rosteru. Zanim przejdziemy do nowych pozycji, omówimy inne zmiany, jakie zaszły w reszcie trybów. W TNT Runie, Spliffie oraz Bow Spliffie doszło do aktualizacji plansz. Punktacja pozostaje niezmienna. Horse Racing oraz Parkour Racing otrzymały nowe mapy oraz unikalne dodatki. Horse Racing poza mapą klasyczną otrzymał również mapę Japonia oraz Rainbow Road. Te dwie mapy charakteryzują się pewnym dodatkiem, bonusem, który można zebrać, aby otrzymać krótkie przyspieszenie, a rzadziej spowolnienie konia. Jego prędkość teraz na stałe wyświetla się na pasku akcji. Parkour Racing otrzymał 3 nowe mapy: Wszystko i Nic, Placówka oraz Wzgórze.
Gracze otrzymali również przedmiot użytkowy do ekwipunku, pozwalający im cofnąć się do ostatniego punktu kontrolnego. Punktacje tych trybów również pozostały bez zmian. Block Party otrzymało dużą aktualizację zbiorczą. Dodano więcej wzorów, niektóre usunięto, a gracze otrzymali nowy sposób na utrudnienie życia sobie i osobom w ich otoczeniu, czyli bonusy. Co każdą rundę jest 20% szans na pojawienie się dzwonu, które po użyciu znika i daje graczowi, którego użył, losowy przedmiot użytkowy. Bądź jeśli ma pecha, kart. Omówimy teraz wszystkie przedmioty użytkowe oraz kary. Enderperła, zwykła, stokowa, do szybkiej teleportacji. Pipeta, pozwala graczowi zmienić kolor, jaki pozostanie na mapie, na ten, na którym stoi. Posiada ona limitację, przez którą nie można z niej skorzystać, jeżeli pozostało 1,5 sekundy do zniknięcia bloków. Dlatego ci ona nie działa, Groove, nie umiesz z niej korzystać. Taneczny parkiet, po użyciu skroluje cały pattern przez najbliższą rundę, aż do zniknięcia bloków. Kwas fluorowodorowy. Użyty uszkodzi obecnie wyświetlany pattern. Fotel pneumatyczny jest jak enderperła, ale zamiast instant teleportacji siedzisz i lecisz. Jogobella. Po aktywacji podgraczy następuje eksplozja smaku i radości, która umieszcza strefę wyłącznie z kolorem, jaki pozostanie na mapie. Za to kary, jakie można otrzymać, to dynia na głowę, efekt ślepoty lub teleportacja w losowe miejsce. Punktacja pozostaje bez zmian. One Minute Craft, po fali krytyki otrzymanej po pierwszym Analog Tournament, otrzymał kilka zmian. Między innymi zastąpiono niektóre przepisy na prostsze, zwiększono ilość rund z 3 do 5 oraz zwiększono zapas bloków w każdej alejce. W związku ze zmianą ilości rund zmieniła się również punktacja. Za przejście rundy pierwszej gracze otrzymują 10 punktów, rundy drugiej 20, trzeciej 30, czwartej 40 i piątej ostatniej 50. Minefield od teraz nie polega na predefiniowanych patternach płytek. W zamian te generowane są losowo co każdy start gry oraz w większej ilości. Zwiększyła się też punktacja trybu. Za śmierć innego gracza, gracze otrzymają 10 punktów. Za przejście toru natomiast 20, niezależnie od miejsca. Bow Rush teraz jeszcze bardziej przypomina Fortnite niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż od teraz można budować. Każdy gracz posiada nieskończoność bloków, którymi może się podsadzać. Jest jednak kilka haczyków. Strzały niszczą bloki przy kontakcie. Natomiast bloki same z siebie dokonują autodestrukcji po jednej minucie. Punktacja pozostaje niezmienna. Capture the Flag otrzymał odświeżenie mapy zarówno na środku, jak i na poszczególnych wyspach. Nowy CTF nie zawiera już zamkniętego tunelu będącego bezpieczną przystanią dla intruzów. Pozbyto się pół bloków bugujących sprint i zastąpiono je schodkami. Środek natomiast dostał małe rozszerzenie. Zasady gry nie zmieniły się, natomiast buffa doczekała się drużyna junglerów, która od teraz otrzymuje 5 punktów zamiast 1 za zabójstwo. Reszta punktacji pozostaje bez zmian. Arrow Barrage wiele się nie zmienił. Zaktualizowano jedynie pattern na ziemi oraz dodano kilka nowych. Punktacja jest niezmienna. Tryby Avalanche oraz Dodgebolt nie otrzymały żadnych zmian poza naprawami błędów i punktacja jest identyczna. Przechodzimy teraz do głównych atrakcji tego Analog Championship, czyli nowe tryby rozgrywki. Zaczniemy od Labyrinth, najszybszego jak dotąd trybu rozgrywki ANC. Należy w przeciągu maksymalnie 90 sekund dostać się do środka labiryntu i nie zostać przy okazji zabitym przez szkielety i pająki czające się za rogiem. Jeżeli trzech graczy ukończy labirynt w czasie krótszym niż minutę, czas gry automatycznie skróci się do 30 sekund. Za śmierć innego gracza, żyjący gracze otrzymają 10 punktów.
Ukończenie labiryntu na miejscu czwartym i niżej da graczowi 10 punktów. Na miejscu trzecim 20, na miejscu drugim 30, a na miejscu pierwszym 40. Battle Box to wcale nie ściągnięty z MCC Island tryb rozgrywki, w którym gracze podzieleni na 4 równe drużyny stają naprzeciw siebie w klatce. Gracze mają do wyboru 5 klas postaci, które na każdej mapie mają różne itemki. W jednej drużynie może być tylko jedna osoba z daną klasą. Zadaniem obu drużyn jest wypełnienie punktu na środku swoim cementem przed upływem czasu rundy, który wynosi 1 minutę. Zabicie przeciwnej drużyny nie jest obowiązkowe, ale na pewno pomaga. Każda drużyna przejdzie przez 3 rundy, każdy z każdym. Tryb posiada kilka unikalnych dla niego przedmiotów użytkowych. Dzielą się one na bomby, rzucane oraz bańki, instant efekty. Bomba ślepoty nada efekt blindnessa na od 1 do 3 sekund w zależności od odległości od środka wybuchu. Bomba szkody zada 3 serduszka obrażeń. Bomba świecenia nada efekt glowing na od 1 do 5 sekund w zależności od odległości od środka wybuchu. Bomba leczenia uleczy członków twojej drużyny, nadając im efekt regeneracji 2 przez 2 sekundy. Bomba lewitacji nada efekt lewitacji na od 3 do 5 sekund w zależności od odległości od środka wybuchu. Bańka regeneracji nada ci efekt regeneracji 2 na 2 sekundy. Bańka niewidzialności nada ci efekt invisibility na 3 sekundy. Bańka prędkości przyspieszy cię na 2 sekundy. A bańka lewitacji spowoduje, że będziesz lewitować przez 4 sekundy. Zabójstwo innego gracza da zabójcy 10 punktów. Za wypełnienie punktu na środku cała drużyna otrzymuje 20 punktów. Zwycięstwo w rundzie da graczom 40 punktów, niezależnie czy wypełnili punkt środkowy, czy nie. The Bridge to kolejny tryb drużynowy. Gracze posiadają własną wyspę, którą muszą chronić, aby przeciwnicy nie strzelili im gola, podczas gdy oni strzelają je innym. Każda drużyna posiada na początku 2 punkty. W momencie, gdy drużynie zostaną one zabrane, gracze z niej po śmierci już się nie odrodzą, a strzelone przez nich gole nie dodadzą im z powrotem tych punktów. Wygra ta drużyna, która pozbędzie się graczy ze wszystkich innych drużyn. Rozgrywka trwa 5 minut, a jeżeli w tym czasie nie zostanie ona zakończona, rozpocznie się dwuminutowa dogrywka, podczas której ilość punktów drużyny może iść już tylko w dół. Za zabójstwo innego gracza, gracz otrzyma 5 punktów. Za strzelenie gola przeciwnej drużynie, gracz otrzyma 15 punktów. Cała drużyna otrzyma 40 punktów za zwycięstwo. Bed Wars. No od czego tu zacząć? Są to pełnoprawne wojny łóżkowe, których zasad chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Dla formalności jednak je powiem. Należy chronić swoje łóżko przed zniszczeniem, a jednocześnie doprowadzić do zniszczenia przeciwnych łóżek i zlikwidowania przeciwnych drużyn. Należy również kupować coraz to lepsze przedmioty w sklepach przy użyciu żelaza i złota, które generują się na wyspach drużyn, szmaragdów, które generują się na środku, oraz diamentów dla ulepszeń drużynowych, które generują się na wyspach pobocznych. Rozgrywka trwa maksymalnie pół godziny. Za zniszczenie własnego łóżka gracze stracą 1000 punktów. Za zabicie innego gracza, gracz otrzyma 5 punktów. Za ostateczne zabójstwo, czyli takie, po którym gracz już się nie odrodzi, cała drużyna otrzymuje 5 punktów, natomiast zabójca 15. Za zniszczenie łóżka przeciwnej drużyny cała drużyna otrzymuje 15 punktów, natomiast niszczący 35. Za zwycięstwo, w przypadku osób, które są obecnie w trybie obserwatora, gracze ci otrzymają 20 punktów, natomiast jeżeli są obecnie żyjący na mapie, otrzymują 50. Jeżeli znasz tryb Teamfight, otrzymujesz zniżkę weterana. Jest to tryb, który pod nazwą Team PvP pojawił się na dawnym evencie PvP Arena. Tutaj w odświeżonej formule debiutuje na Analog Championship. Gracze podzieleni na drużyny po 2 osoby w każdej, mając 3 życia, odbywają klasyczne walki PvP między sobą. Zwycięża ta drużyna, która pozostaje na arenie przy życiu jako ostatnia. Za zabicie innego gracza, gracz otrzymuje 10 punktów, natomiast za eliminację, czyli zabójstwo ostateczne, otrzymają 15. Drużyna otrzymuje 30 punktów za zwycięstwo w grze. Prop Hunt to nowa odmiana Hide and Seeka, lecz tym razem zamiast graczy chowają się bloki.
Pojedynczy łowca ma za zadanie zabić grasujące po mapie propy oraz zebrać pomocników spośród martwych propów, czyli maksymalnie 5 osób. Propy natomiast muszą przetrwać przez 10 minut. Propy posiadają przedmiot użytkowy, który mogą ogłuszyć łowców będących w odległości kilku kratek od nich. Przedmiot ten po użyciu, nawet jeśli nie było żadnych łowców w pobliżu, posiada 15-sekundowy cooldown. Propy co minutę otrzymują 10 punktów. Za zabicie propa łowca, który tego dokona, otrzyma 10 punktów. Łowcy za zwycięstwo i propy za swoje zwycięstwo otrzymają 25 punktów. Popcorn to tryb nieograniczony czasowo, podobny do TNT Rana, jednakże na nieco innych zasadach. Zadaniem graczy jest nie spaść z platformy z wełny, która zmienia kolor z białego na żółty, potem na pomarańczowy, a potem na czerwony, żeby następnie zniknąć z mapy. Poza losową dystrybucją tej zmiany koloru, za graczami wełna też będzie zmieniać kolory. Za śmierć innego gracza, żyjący gracze otrzymają 5 punktów, natomiast za zwycięstwo 25. Ostatni, ale nie najmniej ważny tryb, Speed Builders, to tryb o długim czasie gry, które polega na umiejętności spostrzegawczości i szybkiego budowania. Gracze mają za zadanie skopiować budowlę ze środka mapy na swojej przypisanej wyspie w ciągu 2 minut. Co każdą rundę odpada osoba lub kilka osób, która na wyspie posiada najmniejszy procent ukończenia. Gra trwa do momentu, aż przy życiu zostanie 1 lub 0 graczy. Ten drugi przypadek wystąpi tylko wtedy, gdy gracze w finałowej rundzie mają równe procenty ukończenia, nawet jeśli jest to 100%. W takim wypadku punkty za zwycięstwo nie są przyznane nikomu. A mówiąc o punktach, gracze otrzymają od 1 do 20 punktów za swój procent ukończenia. Jeżeli jest to 100%, otrzymają 20. Jeżeli jest to 95 do 99, 19, 90 do 94, 18 itd., itd. Za samo przeżycie rundy gracze otrzymują 20 punktów. Za zwycięstwo w grze otrzymują 50. I to na tyle, jeżeli chodzi o nowy roster gier Analog Championship. Z innych informacji o evencie, nie będziemy grać wszystkich trybów rozgrywki, ale zagramy wszystkie nowe tryby. Event będzie rozciągał się na 16 trybów, a ilość gier zależna będzie od klasyfikacji długości. Tryby klasy S rozegrane zostaną 5 razy, tryby klasy M 3 razy, klasy L 2 razy, a klasy XL, czyli te, których rundy zajmują najwięcej czasu, 1 raz. Nagrodą w evencie będzie 50 zł polskich dla miejsca pierwszego. Unikalne odznaki na AN Discord, których nie będziemy rozdawać już nigdy więcej dla całego podium. Oraz nagrody w serwerowych punktach doświadczenia dla wszystkich uczestników o wysokości zależnej od zajętego miejsca. Zapisy na event otwarte są do 28 grudnia. Po tym czasie nie można się ani wypisać, ani dopisać do gry. Z mojej strony to tyle. Widzimy się na Analog Championship 2023.